zapytać Państwa, jak się podoba Bocheńska Galeria? Bardzo się podoba, dopiero weszłam, także jeszcze nic nie widziałam, jestem w szoku. W środku wydaje mi się, jakbym była w jakimś większym mieście. A będzie Pani tutaj częstym bywalcem, jak Pani myśli? No mam nadzieję, że tak, bo tak to musiałam do Krakowa jeździć. Moi drodzy, ca ludki dzień, no bo godziny 8 rano jesteśmy... I mamy kolejnego klienta, który odebrał kolejny bon. Czego się spodziewacie po Bocheńskiej Galerii? Nie wiem. Szczerze jeszcze nie wiemy, ale przyszliśmy zobaczyć, także... Przyszliście do jakiegoś konkretnego sklepu, słyszeliście coś o tym? Na razie nic, ponieważ pracuję na wyjazdach, także nie mam pojęcia, co tutaj znajdę. Czyli wszystko przed nami. Jasne. Myślę, że zrobię sobie zdjęcie. Ja by również zdjęcie. Pierwsze wrażenie po spacerze po Bocheńskiej Galerii. Paskudnie. Dlaczego? Żona mnie już stąd wyciąga, ja też chcę iść, mamy dość. Ale co jest nie tak? Za duży tłok, za duży gwar na pierwszy dzień. Po prostu jest za ciasno. Ale będą Państwo... Lepiej, kiedy to wszystko minie. Czyli będą Państwo tutaj? Tak, tak, pewnie tak, ale za jakiś tydzień, jak się wszystko to skończy, cała ta pompa. Stare takie budynki, stare, można powiedzieć, i puste pole. Pobieżne, ekskluzywne windy. Ponad 80 sklepów różnych, i małych, i dużych. Fajnie jest, podoba mi się. Lepsza niż w Krakowie. Dlaczego? Po prostu lepiej jest parking rozbudowany, jest wszystko dobrze zorganizowane. Do galerii do Krakowa też my jeździli bardzo często, także na pewno tu też będziemy. A dzisiaj jakieś grubsze zakupy? To znaczy takie dywaniki, na razie chciałam kupić telewizor, ten duży 50, ale muszę się chyba wrócić po pieniążki. Rolka, ząbek, to wszystko. I widzieliśmy, mało tego, widzieliśmy tutaj, tak dość wcześnie, że część z Państwa... Chcieliśmy zapytać, jak wrażenie po pierwszych zakupach? Dobre. Ceny jakie? Względne. Szału nie ma? Jest. Jak przy każdym otwarciu dużego sklepu i galerii to... Będzie Pan częstym bywalcem tutaj w galerii? Zobaczy się. Zobaczy się, jak będzie. Ale zwykłe sklepy będzie Pan jeszcze odwiedzał? Pewnie. Nie można. Jeden zaufać, a inne opuścić. Chcieliśmy zapytać, jak się udały zakupy. Wie Pani co? No normalnie. Ceny jakie? Zawiedziony jestem troszkę. Cenami dlaczego? Bo są normalne. Niemalże. No jeszcze jest do końca nieskończona, prawda? Myślę, że będzie ciekawy, jak wszystkie stoiska się otworzą. Ale pierwsze zakupy już widzę zrobione. Pożywka. A jak ceny? Jak ceny? Ceny tak jak obok w Tesco, czy porównywalne no, z innymi. Będzie Pani tutaj często bywać na zakupach? No myślę tak, że tak, bo blisko mieszkam, więc będę tu przychodzić. Dzień dobry, chcieliśmy zapytać, jakie wrażenia po pierwszych zakupach? Fajne, fajne, świetnie. Ceny dobre? No, w miarę dobre. Widzę, że chyba prezenty mikołajowe, tak? Tak, tak. Czyli dzieci się będą cieszyć. Czy Pan będzie tutaj częstym bywalcem? Wydaje mi się, że tak. A jakie marki, jakie sklepy będzie Pan najczęściej odwiedzał? Oj, to jeszcze nie wiem. Jeszcze nie muszę się jeszcze rozejrzeć. No, nie rewelacja, no ale źle nie jest. Tylko szkoda, że nie ma takich, jak to się mówi, markowych. HM-u brakuje McDonalda, KFC, takich rzeczy. Jak wrażenie po pierwszych zakupach? No nie najgorsze. Jak się Panu podoba w ogóle Bocheńska Galeria? No, dość możliwie. Dla mnie szok. Za dużo ludzi. Bardzo dobrze, udało się, facer się udał, dziewczynka się cieszy. Także co się podoba tutaj najbardziej? Atmosfera, fajnie, ciepło, fajnie. No dość nawet ładna. I szykują się jakieś grubsze zakupy?
To znaczy zobaczymy. Zobaczymy na promocję i co będzie tam. Jeszcze powcierp jeszcze troszeczkę. Ja wam przedstawiam moją sympatyczną maskotkę, a ta dziewczyna to jest jej obiad. Pod wygląda Arkana. Otwieramy dzisiaj galerię. Zainteresowanie galerii jest, jak widać, bardzo, bardzo duże. Klienci przychodzą ciągle, z każdej strony. Jeżeli chodzi o sam kompleks galerii, mieści się on na 36 tysiącach metrów kwadratowych. Mamy tutaj dwa poziomy galerii. Na poziomie zerowym mamy dużego operatora spożywczego, czyli Tesco. Mamy firmy sieciowe takie jak Apart, takie jak CCC, takie jak Rossmann, mamy Empik. Mamy wielu tutaj też lokalnych przedsiębiorców. Na piętrze galerii mieści się prawie cała grupa LPP, więc mamy Reserve, mamy Crop, mamy House, mamy Mojito, mamy Esotic. Mamy tutaj pierwszego w Polsce na piętrze Iska. Mamy duży salon elektroniki Media Expert. Mamy wspaniałą gastronomię. Państwo może już skosztowali tutaj produktów, które tutaj serwujemy. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Myślimy, że tutaj mieszkańcy Bochni docenią nasze starania i będą chcieli nas odwiedzać. Szczególnie, że w Bochni zawsze był problem z parkowaniem. Tutaj komunikacja zawsze była koszmarem mieszkańców. My oddajemy tutaj do użytku, oddaliśmy do użytku parking trzypoziomowy. Parking mieści ponad 600 miejsc dla pojazdów, więc jest to tutaj naszym takim, można powiedzieć, sukcesem dla nas i dla Bochni. Pan wspomniał już tutaj o jedzeniu, a ja chciałam właśnie zapytać o takie przyjemne rzeczy, jak stosowanie budynku do osób niepełnosprawnych pod potrzeby ich i właśnie jedzenie. Co można tutaj zjeść, przekąsić, wypić? Jeżeli chodzi tutaj o gastronomię, jeżeli tu mówimy o piętrze plus jeden, tutaj gdzie się znajdujemy, mamy tutaj operatora gastronomii, który nam serwuje bardzo dobrą kuchnię, restaurację, ale też mamy tutaj świetną pizzę, mamy fast food, każdy znajdzie coś dla siebie i koneser wyrafinowego smaku i zarówno młodzież, każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli mówimy o poziomie zero, na poziomie zero mamy kawiarnię cukiernię, więc tak na szybko kawka, ciasteczko. Można tutaj skorzystać. Jak właśnie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku? Do budynku prowadzą od strony parkingu pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Są wjazdy, można tutaj bez problemu dostać się od strony parkingu, tak jak mówiłem. Z wejścia głównego mamy też dostosowaną pochylnię, gdzie osoby na przykład na wózkach inwalidzkich mogą sobie wjechać. Drzwi obrotowe, które tu mamy ustawione, mają funkcję zwalniania, więc osoby na przykład na wózkach inwalidzkich mogą sobie tutaj bezpiecznie, bez problemu wjechać do obiektu. No i windy na górę. Oczywiście mamy tutaj dwie windy osobowe i windę osobowo-towarową, także komunikacja zapewniona. Jeszcze niektóre sklepy świecą pustkami, niektóre dopiero się przygotowują na otwarcie. I kiedy zatem będziemy mogli jeszcze w nich robić zakupy? Najbliższych sklepów nowych, które dzisiaj jeszcze nie zdążyły wystartować, możemy się spodziewać między 15 a 30 grudnia. I w kolejnym tutaj tygodniach kolejne butiki zostaną uzupełnione o najemców, którzy po prostu niektórzy jeszcze nie zdążyli wystartować razem z galerią. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Dzisiaj to wielkie otwarcie, przekręcenie kluczyka, ludzie przed drzwiami. Właśnie jak od strony państwa to wyglądało? Czego się państwo spodziewali i jak wyszło? Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania, a przyznam, że nie spodziewałem się aż tak dużego zainteresowania. Wiadomo, drzwi obrotowe mają systemy zabezpieczeń, gdy ktoś ma z nimi kontakt fizyczny, nie mogą się otworzyć. Więc w momencie, kiedy ja przekręciłem kluczyk, żeby wpuścić naszych wszystkich klientów, a wszyscy klienci parli na te drzwi, musieliśmy delikatnie poprosić państwa, żeby odstąpili od tych drzwi, żeby można było je uruchomić. Częściowo zostali przez państwo wprowadzeni bocznymi tutaj drzwiami, żeby rozładować ruch, a reszta, prawda, ruszyły drzwi obrotowe i teraz komunikacja przebiega bez zarzutów. KPZ 06 977 prosimy o...